Lekarz dyżurny powiedział, że jeśli przeżyje do rana, to będzie transportowany na oddział detoksykacji. Podłączono mnie pod pierwsze propulsy i zapadłem w zapaść. Moje serce zatrzymało się. Nastała ciemność. Kiedy po 7 dniach odzyskałem przytomność, byłem wrakiem człowieka, który ważył 43 kg. Wypalony doszczętnie. I z jedyną myślą, co dalej człowieku? Co dalej z tobą? A mi się tak chciało żyć. Na szafce przy moim łóżku moja krzesna pozostawiła obrazek, który jest najważniejszym dokumentem w moim życiu. Na obrazku była postać Jezusa i podpisana: Jezu, ufam Tobie. A na odwrocie rozcięcioną ręką napisane: Twoja krzesna. Pierwszy raz w życiu podjęłem wtedy decyzję, że zmienię to życie. Że zrobię w tym życiu całkowitą zmianę. Po doprowadzeniu szpitalu ciała do stanu używalności przewieziono mnie na oddział odwykowy, gdzie spędziłem ponad pół roku. Zrobiłem wszystko, co było tylko możliwe w moim życiu i ruszyłem w ten świat. Z nadzieją i chęcią. Pusty, samotny świat, ponieważ rozbiłem rodzinę, ponieważ nie miałem przyjaciół, ponieważ ludzie ode mnie odsunęli się. Nie chcieli mnie znać takiego, jakim byłem. Brudnego, śmierdzącego, pijanego, awanturnika. Rozpoczęła się długa i trudna droga, ale jakże wspaniała. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz poznać prawdziwy smak chleba, to musisz być głodny i ciężko zapracować na niego. I jeśli wtedy zjesz tą kromkę chleba, ten chleb będzie miał prawdziwy smak. Tak też jest z trzeźwością, moją trzeźwością. Ja bardzo jej zapragnęłem, jak tego chleba. I ciężko na nią pracowałem. I pracuję do dziś. Od momentu, kiedy zapadła ta decyzja o zmianie mojego życia, o zmianie mojego podejścia do życia, do całkowitego oddania się i zaufania Bogu, Jezusowi. Dwa dni temu, 6 lutego, minęło 25 lat, jak nie piję. Dałem Matce Bożej moje 25 lat jako wotum. I podziękowałem. Ponieważ dzięki temu, że postanowiłem zmienić to życie i zmieniłem je, odzyskałem najwspanialszy świat, jaki może być. Odzyskałem rodzinę, odzyskałem moje dzieci, poznałem wielu ludzi, wykształciłem się. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ dane mi było w życiu poznać ból, smutek, strapienie, miłość, wdzięczność.
z Wami podzielić właśnie w tym tak ważnym dla mnie dniu. Myślę, że także i dla wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, ważni, ponieważ się tu spotykamy, że tu jesteśmy, żeby podziękować Bogu, sobie nawzajem za siłę i wsparcie, a także, innym ludziom, którzy nam pomagają, aby ta nasza cześć była najważniejsza, najpiękniejsza. Aby w tej cześćwości trwać z radością, nieść tą radość, dzieląc się z nią, z ludźmi, którzy wciąż jeszcze cierpią. Dziękuję uprzejmie. Po tym świadectwie prawdy możemy postawić pytanie, jak brzmią dzisiaj słowa Ewangelii, którą usłyszeliśmy. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Trzeba dużo się napracować i stanąć wobec prawdy, aby zaświadczyć, że my mamy być, powinniśmy być zawsze tą światłością dla świata i solą dla tej ziemi, tej polskiej ziemi. A teraz wyznajmy naszą wiarę.